No więc cześć, tutaj Slowianin. No i tutaj taki niecodzienny trochę film, bo próbowali mnie oskamować. Znaczy ja tak myślę, że próbowali mnie oskamować. Grałem sobie w CS-o z kolegami, mecza nierankingowego. No i napisał, znaczy zaprosił mnie do znajomych Broke i Dolar. Jakiś gościu, on jest z takiego serwera. No i napisał do mnie, że sorry, że mnie tutaj zaczepia, ale że dam mu trochę czasu na wytłumaczenie się czy coś takiego. Mam mi coś ważnego do powiedzenia i spytał mnie się, czy to konto Slovenia Original do mnie należy. No i tak, napisałem, że co to ma być. No i napisał mi, że po prostu napisał do mnie, gdyż przypadkowo chciał zreportować gościa, któremu sprzedawał itemy. No i to mu się wydawało podejrzane, gościu nie miał po prostu żadnych takich większych rzeczy. Miał tylko te same profilowe oraz nick co ja. I to wszystko kosztowało około 2,5 tysiąca dolarów. Czyli nóż i skiny, dwa noże i skiny. Nie, trzy noże. Trzy noże i skin. No i dziwne, że Steam w ogóle nie dodał tego do historii transakcji. Ja myślałem, powiedział, że to jest glitch Steama. To ja mu powiedziałem, że ja mam waka na tym koncie w CSGO i nie jestem w stanie wymieniać się za itemy właśnie do CSGO. No i on mi napisał, że gość chyba pode mnie podszył i to dlaczego mnie właśnie przypadkowo zreportował za nielegalne transakcje. Tego i powiedział, że przykro mu jest, że powiedział, że support Steam powiedział mu, że moje konto może zostać zawieszone, czy tam zbanowane razem z IP i nie będę mógł używać żadnych gier Steam. Też pytałem się go, czy może dać mi linka do konta skamera. On powiedział, że nie chciał mnie zdeportować, to był duży błąd. I czy mogę mu pomóc po prostu wyjaśnić, co moderatorowi? Powiedział, że jest mu bardzo przykro. Próbował już im powiedzieć, że to przypadkiem było, ale oni go nie słuchali, nawet jak pokazał im dowody. Następnie powiedziałem mu, że powiedział supportowi z tym, że nie mogłem tych rzeczy od niego dostać, gdyż zostałem zbanowany już rok temu. Spytał mnie się, czy Steam dał mi powiadomienie o tym. Napisałem, że nie. No i tutaj napisał, że powinienem dostać powiadomienie, że bardzo jest nerwowy i czy mogę mu pomóc to naprawić. I czy mogę po prostu ja wyjaśnić to moderatorowi. I naprawdę im próbował, dał im dowody i jest mu przykro, że mnie zreportował i czy mogę to naprawić, czy mogę mu pomóc to naprawić. Ten kurde pisze do mnie. No i po prostu on nie chce, żeby moje konto zostało zbanowane przez jego błąd. Napisałem mu, że on powinien mieć właśnie historię z AOW-ki, tamtej skamerskiej. Napisał, że już wysłał to moderatorowi, że już dawno dał ticket Steam supportowi, że nawet dodał moderatora z Pitko i powiedział, a że ja dodał właśnie tego moderatora, a jak nie przyjął, to żebym go dodał na Discorda. Bo on jest tam znany za aktywne pomaganie użytkownikom. Powiedziałem, że coś jest tutaj nie tak. Że wait, you're trying to scam me. Ja się spytał, że co proszę. To ja do niego, skąd znasz moderatora Discorda? Pisałem, że on wysłał ticket właśnie do moderatora i on potwierdził tego Discorda. Powiedziałem, żeby to pokazał.
I on powiedział, że jest tylko do, że właśnie to wszystko chodzi o te konto zgłoszone. Ja napisałem, że Steam Support Moderators nie dają tak po prostu Discordów randomowym użytkownikom. No i tutaj nawet jeśli mu się nie zapisało, to Steam powinien mieć dostęp do wszystkich jego transakcji. No i tu jeszcze mu napisałem, że nie może nic powiedzieć. No i jest nagrywany. No i miłego dnia. No więc ogólnie to uważaj na takich frajerskich skamerów. Gościu myślał, że ja się dam nabrać, ale nie dałem się. No i też nie dajcie. No i co? No i w sumie tyle. Więc siema.